włączyłem. Szanowni wojownicy Maryi, jeśli ktoś chce żyć czystą Ewangelią, to musi być wojownikiem. Nie ma innej możliwości. Trzeba walczyć o swoją wiarę, o miłość, o rodzinę, o tym, żeby reprezentować Boga tam, gdzie się jest. To jest walka. To można, byłem 4 razy na Ukrainie i widziałem, jak ludzie walczą o wolność. Ale taka walka powinna się odbywać każdego dnia o to, żeby w mojej przestrzeni był obecny Bóg. A jeśli On będzie obecny, to taka para, Ty i Bóg, jest najsilniejsza na świecie. I można przynosić góry i jest pewne, że taki wojownik zwycięży. Pozdrawiam miło. Amen. Okej, jeszcze raz. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.